Nagranie i produkcja Studio Plac. Słuchasz podcastu Top Leaders Club, w którym moi goście, liderki i liderzy globalnego rynku pracy, dzielą się swoimi doświadczeniami w obszarze przywództwa, opowiadają o trudnych wyborach, ludziach i sytuacjach, które ukształtowały ich w drodze na szczyt. Ja nazywam się Monika Ciesielska i zapraszam do odsłuchania rozmowy. Dzień dobry, witam wszystkich, witam w podcaście Top Leaders Club. Moją gościnią jest dzisiaj Magdalena Dziewguch, country w Google Cloud. Cześć Magda. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. <grym> Magda, chciałabym podzielić naszą rozmowę na takie trzy części. Z jednej strony porozmawiać o Twojej karierze zawodowej, z drugiej dowiedzieć się troszeczkę, jakim jesteś dowodzącym, dowodzącą, a następnie porozmawiać na tematy biznesowe. I zaczynając ten, tą pierwszą część dotyczącą kariery, zacznę od takiego pytania, które zawsze zadaję w tym podcaście, czyli kim chciała zostać Magda, kiedy była mała? O czym myślałaś? Myślę, że nie było takiej jednej rzeczy. Mhm. Było bardzo dużo pomysłów, i chyba do dzisiaj tak jest, że na przestrzeni lat mam wiele zainteresowań, ciekawi mnie wiele rzeczy, na które trafiam. Chcę je bliżej poznawać, i tak samo było w dzieciństwie. Miałam zarówno pomysły, żeby być fryzjerką, bo uwielbiałam czesać piękne włosy koleżanek, okay. jak i dziennikarką. Bardzo mnie inspirowała Małgorzata Niezabitowska, jedna kobieta, którą widywałam właśnie w telewizji, nie zapowiadająca pogody albo wieczorynki. Miałam też właśnie dużo pomysłów już później, żeby zrobić karierę. W marynarce wojennej, bo mój tata był y, też marynarzem i mm. wydawało mi się, że to jest też świetny pomysł, żeby pływać. Na takich świetnie wyposażonych jachtach po morzach i oceanach. Pomysłów miałam dużo. Chodzisz trzy miasta? Nie. O. Zachodnio-pomorskiego. A, okay. tak. i Akurat mój tata właśnie stacjonował w Gdyni, więc mm -hmm. stąd ta miłość do morza. Ale w Szczecinie też mieszkałam właśnie obok WSM-ki. Mm -hmm. I no, muszę przyznać, że niestety wtedy jeszcze sobie tego nie uświadamiałam. Ale nie było tam kobiet w białych mundurach, tylko, mm -hmm. <laughs> tylko panowie. Tak, tak, dokładnie do kobiet w biznesie i w marynarce wrócimy. Natomiast chciałabym jeszcze porozmawiać o twojej karierze. Od 12 lat jesteś częścią Google, od prawie 4 lat na stanowisku country dyrektora w Google Cloud. Jesteś też członkinią rad nadzorczych w InPoście, w BNP Paribas, od niedawna również w Politechnice Warszawskiej. Patrząc na twoją karierę, zastanawiam się, jakie cele ty stawiałaś już sobie oczywiście w dorosłym życiu. Czy, miała, czy twoja kariera była taka mocno ukierunkowana, płynęłaś trochę z prądem, jak to wyglądało. Tak, to jak wymieniałaś te wszystkie role, to nawet nie wszystko jest już aktualne, ale tylko pokazuje, Aha. jak ogromna jest ta dynamika zmiany. Mhm. I myślę, że to jest właśnie ta rzecz, która jest spójna z tym, co mówiłam wcześniej. Ja nie planowałam mojej kariery, mhm. ani nie płynęłam z prądem, tylko szłam za tym, co mnie interesowało i zmieniałam swoją pracę albo właśnie podejmowałam jakieś nowe wyzwania wtedy kiedy uznałam że po pierwsze to jest bardzo przyszłościowe mm -hmm. po drugie nie jest jeszcze do końca zdefiniowane mm -hmm. po trzecie mogę się tam bardzo dużo nauczyć bo inspirują mnie ludzie inspiruje mnie model biznesowy inspiruje mnie technologia po czwarte i chyba najważniejsze w tym obszarze w którym się zaangażuję mogę zrobić coś Pożytecznego, coś dobrego, będę miała jakiś pozytywny wpływ na rzeczywistość. I tak wybierałam rolę, ale też z drugiej strony, w momencie, w którym czegoś, któregoś z tych elementów mi brakowało, bez sentymentów, porzucałam to zajęcie po to, żeby zrobić miejsce na nowe. Okej, okay. a właśnie, czy były takie punkty zwrotne w Twojej karierze, że zmieniałaś jakby kompletnie branżę i swoją wizję na to, jak, w jakim kierunku dalej pójść? Ależ oczywiście, no, to było wręcz kilka spektakularnych zwrotów. <noise> Ten ostatni, największy w mojej karierze, no to był właśnie moment, w którym pracowałam kilkanaście lat w sektorze telekomunikacyjnym. Pokonałam całą drabinę i byłam już właśnie na samym szczycie, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą na temat rynku telekomunikacyjnego. I naturalnie role, które mi proponowano, były nadal w tym sektorze, na samym szczycie. No tak. No, i ja, mając do wyboru tego typu oferty pracy, zdecydowałam się być tak naprawdę pracownikiem numer jeden w Google, który nie miał wtedy absolutnie żadnej oferty, ani, ani nawet może jeszcze strategii na to, żeby oferować coś na rynku biznesowym jakieś rozwiązania technologiczne. I nawet w moim najbliższym otoczeniu ludzie. Uważali mnie za wariatkę, jako że tu już mam taką dojrzałą karierę, ogromne zespoły, ogromne budżety, wypracowana pozycja, a tutaj właśnie idę do firmy, w której tak do końca nie wiadomo, co będę robić. Nie wiadomo do końca, za co będę odpowiadać. Jakiś jeden mały pokoik, wynajęty gdzieś w obok pałacu kultury w Warszawie, niezdefiniowany obszar działania. Pamiętam właśnie, że spotkałam wtedy swojego. Poprzedniego szefa, prezesa Soloża na deptaku w Krynicy, na forum ekonomicznym, kiedy jeszcze tam się odbywało. I on tak właśnie próbował po raz kolejny zrozumieć, co ja w ogóle robię. I mówi do mnie: Co ty musisz robić w tym Google? Wklepywać coś do tej wyszukiwarki? źle ci u nas. I tak naprawdę był to spektakularny zwrot. Mm -hmm. Ale jestem po latach oczywiście z tej decyzji zadowolona. Ja słuchałam bardzo ciekawego podcastu, który nagrałaś z Maciejem Filipowskim i tam opowiadałaś o swoim pierwszym dniu w Google. Czy możesz to opowiedzieć, dlatego że myślę, że wiele osób może się z tym utożsamiać. Często jakby właśnie dołączając do organizacji ten pierwszy dzień. Zdarza się, że tak wygląda, ale możesz opowiedzieć? Tak, no myślę, że to było, wiesz, bardzo też różne od moich wcześniejszych pierwszych dni, bo ja stosunkowo często zmieniałam pracę, nie bardzo szybko, ale często, wtedy kiedy już czułam właśnie, że się nie uczę, nie rozwijam się i trzeba iść dalej. No i z reguły właśnie ten początek pracy wyglądał podobnie, że to jest tak, że właśnie nie za bardzo mm, jeszcze jest dla ciebie gotowy sprzęt, nie za bardzo właśnie są gotowe te rzeczy techniczne, typu konta mailowe, czy właśnie dostępy do, do różnych systemów, ale rzeczy pod tytułem właśnie to, co masz robić, za co będziesz odpowiedzialna, gdzie będziesz w strukturze organizacyjnej, jakby od razu wiadomo, jak w tych poprzednich pracach zaczynałam. Mhm. Tymczasem tutaj w Google ja właśnie sobie przychodzę i ku mojemu zaskoczeniu, właśnie po prostu, to jest twój komputer, to jest Twój login, to jest Twoje hasło, to jest to twój identyfikator i jakby idź <noise> i pracuj. Żadnej instrukcji, żadnego onboardingu, żadnego właśnie zestawu zadań, a już nawet nie wspomnę o strukturze organizacyjnej i jakby po prostu takie założenie, że no skoro cię zatrudniliśmy, to yy, będziesz... Yy, wiesz, wie, co wiesz co wiesz, masz co robić. robić, tak? Będziesz wiedziała co <noise> masz robić, jesteś wystarczająco inteligentna, żeby sobie poradzić <noise> i no na pewno to był dla mnie ogromny szok, ale też właśnie rozwojowo niesamowita możliwość, no bo taka sytuacja w której jesteś całkowicie poza strefą komfortu, a jednocześnie właśnie masz takie poczucie, że musisz dostarczyć jakąś wartość, no bo już cię już zatrudnili, tak. płacą ci jakąś pensję, no to jakąś wartość trzeba dostarczyć, to jest po prostu niesamowicie motywujące. Mhm. A powiedz właśnie kto wpływał na twoją karierę, myślę o mentorach, o osobach, które, no, być może pomagały ci w Chociażby na przykład w podejmowaniu takich interesujących decyzji. Rozumiem, że słuchaj swojego wewnętrznego głosu, ale czy byli ludzie, którzy, którzy mieli na siebie duży wpływ w trakcie Twojej kariery zawodowej? Tak, oczywiście, że tak. No, w takich kluczowych decyzjach dotyczących właśnie zmiany pracy na pewno pomagała mi przyjaciółka, która właśnie jest bardzo doświadczonym konsultantem i pracuje właśnie w Executive Search, i bardzo dobrze rozumie ten moment, bo myślę, że to jest taki specyficzny moment, kiedy Osoba, która ma doświadczenie, może udzielić mądrej rady, może udzielić właściwego wsparcia, i w takich właśnie momentach, kiedy podejmowałam decyzję typu prawda, wejść, nie wiem, do zarządu dużego telekomu, albo właśnie, nie wiem, zostać człowiekiem od nie wiadomo czego w firmie, która się dobrze zapowiada, ale tak do końca nie wiadomo co robi. Naprawdę rada takiej właśnie doświadczonej osoby jest bardzo, bardzo cenna, bo ona widzi szerszy obrazek. My często widzimy tylko właśnie nasze poprzednie sześć miesięcy, nasze pomysły na swoje najbliższe 3 sześć miesięcy, a taka decyzja też wpływa na właściwie... Całokształt naszej kariery, bo ona pokazuje potem, jakie wybieramy kierunki, jak budujemy nasz rozwój, jaka jest dynamika jakby naszych zainteresowań. Mhm. Więc z perspektywy takiego rynku pracy, z perspektywy wartości na rynku pracy, to myślę, że zawsze warto szukać rady, mhm. pytać o zdanie. I ja też się nauczyłam dość wcześniej, że jakby nie uważam, że od razu wszystko wiem najlepiej. Mhm. Tylko bardzo aktywnie pytam, co myślisz o tym, mhm. radzę się. Często też pytam właśnie ludzi, którzy zupełnie się na tym nie znają. O, to jest fantastyczne, prawda? Tak, bo właśnie jakby wyjście ze swojej bańki mhm. i jakby zmiana perspektywy może nam po prostu otworzyć zupełnie inne klapki, tak? I po prostu pokazać a, no tak, to no z tej perspektywy to bym nie pomyślała, że to może tak wyglądać, mm -hmm. ale to jest niezwykle inspirujące. Tak, tak. To wyjście z banki właśnie i porozmawianie z osobami, które kompletnie nie są z, związane z tym, co robimy, robiliśmy, ale jednak jest to spore ryzyko. Podejmowałaś ryzyko i z perspektywy czasu uważasz, że warto było? Ja uważam, że to, co teraz, jakby powiedziałaś, jest niezwykle ważne, dlatego że mamy w, trochę w Polsce, zwłaszcza wśród kobiet, taką percepcję, że właśnie zmiana pracy jest ryzykiem. Mm -hmm. I wiesz, jakby, jeżeli już mamy takie założenie wbudowane, to, mm -hmm. to, to, to znaczy, że to jest coś, na co trzeba uważać, co potencjalnie tak. może być źródłem lęku, co trzeba po prostu, wiesz, dokładnie się przygotować. Mm -hmm. Podczas kiedy na przykład właśnie w kulturze amerykańskiej czy w ogóle anglosaskiej zmiana pracy nie jest ryzykiem. Zmiana pracy jest w ogóle właśnie, wiesz, jakąś szansą jest bodźcem, jest nagrodą nieomalże, bo to znaczy, że ktoś się dostrzegł, że ktoś chce dać Ci więcej przestrzeni, więcej odpowiedzialności. I to jest coś, coś takiego, co musimy się starać zmienić, mhm. bo to bardzo często powoduje, że osoby dochodzą do sufitu. Mhm. I boją się pójść dalej, bo czują się komfortowo, czują, że właśnie, okej, okay, tu już jestem dobra, prawda, znam się na tym, mam tutaj wszystko rozpracowane, więc jest bezpiecznie. E, a jak zmienię pracę, to mogę to wszystko stracić, czy warto, tak? Właśnie, a nie ma myślenia o tym, okej, okay. a jak nie zmienisz pracy, to co stracisz? Bo może być tak, że jak nie zmienisz tej pracy, to stracisz znacznie więcej. I w tym miejscu, w którym jesteś, i potencjalnie w tym miejscu, do którego nie pójdziesz. Więc myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby tak patrzeć właśnie z zupełnie innej perspektywy na ten problem. I ja zawsze tak patrzyłam właśnie na, na możliwość zmiany pracy. Albo sama aktywniej szukałam wtedy, kiedy właśnie już czułam, że się jakby duszę, że po prostu nie uczę się, nie rozwijam się i nie mam już przestrzeni na nowe pomysły. Ale też i do dzisiaj tak mam, staram się. Przynajmniej wysłuchać właśnie osoby, która do mnie przychodzi z taką propozycją. Nawet jeżeli właśnie nie planuję teraz zmiany pracy, bo wychodzę z założenia, że nie wiem. Po prostu może to, co przynosi mi ta osoba, mhm. może być. Ciekawe, może mnie czegoś nauczyć, może być dla mnie informacja o tym, co się dzieje na rynku, więc staram się znaleźć czas na rozmowy z osobami, które do mnie przychodzą z propozycją pracy, nawet wtedy, kiedy właśnie zupełnie nie jest to na mojej liście. Hmm. Ja, ja myślę, że wiele kobiet i to zresztą poparte badaniami, to nie jest opinia, tylko fakt. Yy, yy, no Walcz z syndromem oszusta, hmm. <laughs> prawda? Czyli z tym, że właśnie jeśli podejmę nową rolę, a jakby nie do, czuję, że nie jestem do końca gotowa, że nie wiem wszystkiego, żeby tę rolę objąć. No to wiesz, to jest tak, tak stresogenne tak naprawdę. A mi yy, yy, ostatnio trafiłam na takiego krótkiego shorta, krótkie wideo z Richardem Bartonem, to jest szef Virgin i on powiedział, yy, jeśli pojawia się nowa rola, którą możesz objąć i nie wiesz wszystkiego, w sensie... Nie będziesz wszystkiego umiała umiał robić od początku. i przejmuj się tym, weź to i nauczysz się w trakcie. <grych> no i w zasadzie, no tak, bo przecież i tak uczymy się bardzo często projektowo, po prostu na żywym organizmie, nie ma też w tym nic złego, bo zatem nie jesteśmy w tym sami. Rzadko jesteśmy z tym sami. Mamy zazwyczaj ludzi dookoła siebie. Możemy więc znowu zadawać pytania, zderzać się opiniami. I jakby wzbogacamy w tym momencie, rozwijamy się, wzbogacamy naszą, naszą wiedzę i nasze doświadczenie, więc w pewnym momencie już znowu... Ta wiedza jest, jest nasza, ale właśnie, no tak, ja użyłam słowa ryzyko i to, to oznacza, że ja mam to też zakodowane w głowie, faktycznie. Powiedz mi, a w kontekście tego, że no, masz eksponowane stanowisko, pracujesz dla bardzo dużej, znanej marki, jak radzisz sobie z zarządzaniem czasem i z takim ustalaniem priorytetów? Nie jestem w tym dobra, przyznam, ja cały czas się tego uczę, ale właśnie, czy Ty masz wszystko bardzo? szczegółowo zaplanowane. Jak właśnie wygląda twój dzień? Nie wiem czy to, właśnie zabrzmi inspirująco, co teraz powiem i też w ogóle właśnie muszę zrobić tutaj zastrzeżenie, że nie należy tego traktować jako rady, to okay. jest wyłącznie opis mojego własnego doświadczenia. Wydaje mi się, że po prostu przestałam się przejmować z tym, że sobie nie radzę. I to jest dla mnie pewien element dojrzewania do tego, że jakby w którymś momencie musisz sobie zadać pytanie, czy kalendarz rządzi mną, czy ja rządzę kalendarzem, tak? I jakby kto tu tak naprawdę kto jest z szefem. Z szefową? Czy szefem? Tak. I niestety w miarę jak dochodzi nam odpowiedzialności, dochodzi nam właśnie e, pracy ze względu na rozwój zawodowy, to no, ten kalendarz wariuje, bo cały czas masz tyle samo czasu, ile miałeś, tylko po prostu do niego ciągle jest dokładane na zakładkę bardzo dużo rzeczy. I na pewno z jednej strony dobrze jest mieć i jakby trzeba o to zadbać. Osoby, które cię wspierają, mm. zwłaszcza kiedy właśnie tego jest już bardzo dużo, przychodzi naprawdę dużo zapytań. Jeżeli ma się po prostu mądrą, doświadczoną osobę, która potrafi odfiltrować takie rzeczy właśnie mało istotne albo rzeczy, które są nice to have, tak fajnie by było je zrobić, no ale nie są priorytetem, no to taka osoba już niesie właśnie ogromne wsparcie, dużą pomoc, ale z drugiej strony też trzeba być przygotowanym na, na to w, w takiej pracy, że. Jak domki z kart się te agendy rozwalają, tak? Bo pojawia się kryzys, bo pojawia się właśnie jakieś ważne wydarzenie, bo pojawia się coś, co powoduje, nie wiem, że negocjacje się przedłużą, że jest jakiś wyjazd, że jest jakiś przyjazd mhm. jakiejś osoby ważnej. I, w, I po prostu stałe jest to, że ten kalendarz się rozsypuje. Zwłaszcza jak się właśnie jest jeszcze pracującą mamą i jakby równolegle ma się kalendarz domowy. Mhm. Więc... Jakby można się albo frustrować i nieustająco dążyć do doskonałości w tym, żeby ten kalendarz był taki zrealizowany, nie wiem, w 90%, tak. 80%. Albo można po prostu myśleć sobie, okej, okay, następne kilka godzin, tak? Mhm. Następne kilka godzin, co się ma wydarzyć, co jest najważniejsze, żeby się wydarzyło, a co jak się nie wydarzy, to nic się nie stanie. I jakby raczej to my musimy rządzić tym kalendarzem, a nie on nami. Ja od pewnego czasu po prostu się tym nie przejmuję. Jeżeli zdarzy mi się właśnie, że ten kalendarz się zmienia, no to po prostu się zmienia, tak? I podejmuję świadome decyzje, a akceptuję swoje decyzje, to jakoś mi jest lżej z tą świadomością, że sobie nie radzę. Okay, biorę to. Kończąc część dotyczącą Twojej kariery zawodowej, chciałabym tutaj jeszcze wrócić do zdania, które wypowiedziałaś w jednym z podcastów. W życiu zawodowym trzeba być egoistą. Co miałaś na myśli, bo to była taka dobra rada w kontekście właśnie zmiany zawodowej. To, to jest tak, że za często właśnie przy podejmowaniu decyzji, i widzę to. Już bardzo często w rozmowach z ludźmi, którzy mają ten dylemat, jakby złożyć wypowiedzenie, nie złożyć wypowiedzenia, mhm. albo złożą wypowiedzenie i już w ogóle za chwilę żałują i chcą wycofać to wypowiedzenie, że jak kładą na stole i jakby mówią o tych argumentach, dlaczego ta albo inna opcja. To wymieniają, jakby, wszystko oprócz tego, czego naprawdę chcą. Mhm. I jakby, a no bo tutaj będę więcej zarabiać, a tutaj generalnie właśnie mąż mi podpowiada, że może będę miała więcej czasu dla dzieci, a tu mam dobrego szefa, no to nie wiadomo, czy tam też będę miała dobrego szefa, i jakby tak po kolei wiesz, te wszystkie argumenty. Podczas kiedy przy tej właśnie zmianie zawodowej tak naprawdę podejmujemy decyzję dotyczącą nas, mhm. ani męża ani szefa, ani Dokładnie. prawda wszystkich innych, tylko podejmujemy decyzję dotyczącą nas. Gdzie teraz będę spędzać czas? Jak ten mój czas się przełoży na mój sukces w przyszłości? Albo może właśnie wręcz odwrotnie, jak to się ograniczy mój potencjalny sukces w przyszłości? I mam też już po latach doświadczeń takie poczucie, że jeżeli w tym momencie nie kierujesz się jakby tym, co dla ciebie jest ważne, mhm. to często podejmujesz złą decyzję. I jeśli podejmujesz złą decyzję, to potem jakby żałujesz. Mhm. I to jest najgorsza sytuacja, w której można być, bo już jakby nie cofniesz czasu, już po prostu nie ma powrotu, mhm. ale jakby czujesz, że to nie była dobra decyzja i jakby to, co się dzieje dalej, no, nie pokrywa się z Twoimi oczekiwaniami. Co wtedy się dzieje? Zaczynasz obwiniać wszystkich. Za to. I oprócz tego, że masz po prostu żal sama do siebie i żałujesz tej decyzji, no to jeszcze po prostu to się przekłada źle właśnie na relacje z tymi osobami, które cię jakoś do tej decyzji skłoniły. Więc kiedy jesteś w takiej sytuacji, uważam, że okej. Okay, te wszystkie perspektywy są jakimś elementem decyzyjnym, ale muszą mieć mniejszy wpływ na Twoją decyzję niż to, czego Ty naprawdę chcesz. Mhm. Bo jeśli wybierzesz zgodnie z tym, czego Ty naprawdę chcesz, no to po prostu sukces w tej przyszłej pracy jest mhm. murowany. Czyli myśl o sobie po prostu. Dokładnie, bo jednak samemu się będzie przez tą drogę przechodzić. Okej. Okay. Przechodząc do stylu zarządzania, chciałabym taką zrobić, stworzyć receptę na to, jak zostać dobrym, dobrą liderką. Co ciebie kształtowało przez te wszystkie lata, kiedy obejmowałaś i obejmujesz stanowiska takie przywódcze? Chyba w ogóle właśnie o tym nie myślę, ani też nie zadaję sobie takich pytań, ani, ani też jakby. Nie mam takiego planu, jak zostać liderką, ani też nie stosuję w stosunku do siebie skali ocen, że jakby jestem już dobrą liderką albo nie jestem dobrą liderką. Wydaje mi się, że od zawsze, czy to wiesz, były naprawdę działania w drużynie hercerskie, jak byłam w podstawowce, czy w jakichkolwiek tam innych zajęciach. Ja się nie kieruję tym, żeby być liderką, tylko kieruję się jakby jakimś celem, jakimś zadaniem, które jest do zrealizowania. I w momencie, w którym zdefiniuję to zadanie, to staram się zdefiniować drogę do realizacji tego zadania. Jak, jak definiuję drogę do realizacji tego zadania, to identyfikuję jakby zasoby, które są potrzebne do tego, żeby właśnie drużynowo zrealizować to zadanie. Jestem jakby człowiekiem, który dobrze się czuje w drużynie. Zawsze właśnie mówię, jak pływamy łódką, bo bardzo też lubię pływać, że jestem po prostu dobrym załogantem. I wydaje mi się, że w momencie, w którym jakby tego się nauczymy, żeby być członkiem drużyny, żeby być właśnie dobrym załogantem, rozumiemy, na czym polega właśnie praca załoganta, to to, że czasem musisz podjąć decyzję jako kapitan. Jest naturalne i łatwe, bo jakby rozumiesz, w jakim zakresie podejmujesz decyzję. A czasem się zdarza, że ktoś, prawda, od razu chce być kapitanem. Ale nigdy tego pokładu nie szorował, tak. nie do końca wie właśnie jak założyć żagiel mhm. i wtedy jakby te jego potencjalne decyzje, no, są z góry obarczone większym ryzykiem, więc mhm. ja się raczej gdziekolwiek jestem koncentruję na tym, żeby rozumieć na czym polega zadanie, mhm. starać się drużynowo opracować właśnie plan realizacji tego zadania i zebrać ze sobą i też mm, to, co myślę mnie charakteryzuje, to to, że ja nie wierzę jakby w drużynę, która jest zamknięta. To nie jest tak, że właśnie okej, okay, ty i ty do mnie raportujesz, no to my jesteśmy drużyną. Wszyscy, którzy chcą realizować dane zadanie, nieważne skąd są, tak? czy to są w ogóle właśnie ludzie w naszej organizacji, to są ludzie w organizacji partnera, ludzie w organizacji klienta, są w tym samym zadaniu, czyli jesteśmy jedną drużyną, która dąży do tego samego celu. I tak się staram zawsze myśleć i tak się staram zawsze pracować, żeby maksymalizować drużynę, która pracuje nad tym zadaniem, bo drużynowo zawsze osiąga się więcej niż indywidualnie. Zgodzę się. Chciałam cię zapytać o styl zarządzania i w zasadzie troszeczkę go opisałaś właśnie przed chwilą, ale ponieważ... Druhna przeboczna. <laughs> Natomiast dużo się mówi teraz, wiesz, o, o przywództwie służebnym, o człowieku w centrum. Co, co jest ci najbliższe właśnie w, w kontekście zarządzania ludźmi? Myślę, że to jest tak, że najważniejsze dla mnie jest zawsze to, jak czują się ludzie, z którymi pracują. I ja wierzę w takie zarządzanie w modelu rodzica. Czyli jeżeli właśnie jesteś w hierarchii jakiejś organizacji wyżej, czyli teoretycznie właśnie jesteś przełożonym, przełożoną jakiś osób, to dla mnie ta sytuacja jest bardzo podobna właśnie do sytuacji rodzica. Bo teoretycznie nad dziećmi mamy też jakąś władzę rodzicielską, mhm. ale mając tą władzę rodzicielską, używamy jej tylko i wyłącznie w oparciu o dobre intencje i w dobrym celu, chcąc jak najlepiej dla tego dziecka. I jeżeli mamy właśnie taką sytuację też w pracy, że mamy właśnie teoretycznie jakąś władzę, czyli jakiś nadzór nad kimś, no to jeżeli kierujemy się takimi najlepszymi celami, intencjami właśnie dla tej drugiej osoby, no to to jest podobna sytuacja. Z tym zastrzeżeniem, że to jest relacja partnerska. Czyli, tak samo jak nie uważam, że z dzieckiem można pracować na metod metodą mamusia, wie lepiej, dlatego właśnie mm -hmm. będziesz jeść dzisiaj szpinak, bo to jest dla ciebie dobre. Mm -hmm. Tylko mm -hmm. trzeba być partnerem tego dziecka i słyszeć, co jest dla niego ważne, jakby mm -hmm. zmieniać swoje. Strategie czy, czy swoje plany w oparciu o to właśnie, czego chce druga strona. Tak samo w pracy to jest jednak relacja partnerska. Ona jest sztucznie wyposażona w większy udział władzy po jednej ze stron, mm -hmm. ale ona nie będzie działać, nie będzie się rozwijać, jeżeli właśnie ta druga strona nie czuje się w pełni szanowana, jeżeli nie ma przestrzeni do wyrażenia swoich potrzeb, nie ma przestrzeni do tego, żeby być po prostu takim równoprawnym partnerem w tej relacji. Więc. Mm, ale też przepraszam, tak. w słowo, ale też nie wyręczamy dzieci. Nie, tak? Absolutnie. <laughs> właśnie powiedziałeś, że traktujemy je również w, w taki sposób bardzo partnerski, a co w kontekście podejmowania przez te dzieci decyzji. <laughs> no właśnie, to jest też właśnie podobna bardzo sytuacja, bo um, mamy często jako rodzice skłonność do tego, żeby chronić dzieci przed błędami, albo chronić je przed ryzykiem, albo wręcz przed porażką, podczas kiedy tak naprawdę to jest dla nich dobre. Mhm. I ja teraz właśnie ćwiczę to z moim pięciolatkiem, który zaczyna chodzić do drużyny piłki nożnej. Mhm. I mamy tam całą masę różnych wyzwań, ale wiem, że jak on się przewróci i uderzy się w kolano, albo generalnie ktoś go tam popchnie. To, to są dla niego dobre doświadczenia, tak? bo nauczy się właśnie, że może wstać, nauczy się, że właśnie ma taką siłę regulowania właśnie swoich emocji, że nie wybuchnie płaczem, chociaż mu się chce płakać. I wiem, że każdy z tych trudnych doświadczeń jest dla niego dobre, więc muszę stać tam po prostu za płotem i y, starać się siedzieć z zamkniętą buzią i jakby tylko i wyłącznie wspierać. Tak samo jest w pracy. Widzę czasem, że ktoś prowadzi projekt. Skręca w niewłaściwą stronę. Projekt, właśnie zamiast przyspieszać, to spowalnia. Ale jeżeli powiem tej osobie, po prostu źle robisz, no to ta osoba będzie się tym bardziej uparta i będzie starała mi się po prostu udowodnić, że dobrze, że, 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 że <laughs> robi. I jakby dużo lepiej jest, tylko wskazać potencjalnie właśnie jakieś kierunki do przemyślenia, mm -hmm. ale zostawić tej osobie decyzję, mm -hmm. czy ona ten projekt dokończy, czy właśnie zmieni jego założenia, bo ona się dużo więcej nauczy. Mm -hmm. Wtedy, kiedy będzie po prostu potencjalnie popełniała błędy i je sama korygowała. Och, Boże, daj nam więcej takich liderów, żeby nie pozwalają te błędy popełniać. Bo tego boją się bardzo y, y, osoby, które zarządzają zespołami. Tego, że jak dadzą, oddadzą tą kontrolę i dadzą zbyt dużo wolnej ręki, no to po prostu wszystko się zepsuje. Oni zrobią to lepiej, szybciej sami, prawda, bo oni mają już swoją wizję. A przecież tak naprawdę dróg dotarcia do celu może być kilka. Nie ma jednej tak. dobrej. I tutaj znowu widzisz, nasz język polski nas kieruje w niewłaściwą stronę, mm. bo wiesz, ja nie uważam, że w pracy popełnia się właśnie jakby błędy albo ma się porażki. Wszystko jest doświadczeniem. Wszystko jest doświadczeniem. To jakby, jeżeli coś ci zajęło dłużej i po drodze właśnie było trudniej, to prawdopodobnie to jest bardzo dobre dla Ciebie doświadczenie i wyjdziesz po tym projekcie naprawdę cenniejsza, y, mądrzejsza i, i jakby to jest kapitał doświadczeń, a nie, y, a nie błędny. No, to... Tak, zgadza się, ale wiesz, są liderzy ym... Przytoczę tutaj Simon Sinek. Ostatnio właśnie słuchałam jego, jego w podcaście i powiedział, opowiedział taką historię. Był w hotelu i pracownik hotelu robił mu kawę i był taki naprawdę uśmiechnięty, zadowolony. Widać, że ta praca sprawiała mu satysfakcję. I zresztą zadał mu takie pytanie: Czy jesteś zadowolony z tego, co robisz? on mówi: Tak, uwielbiam pracę tutaj. Więc pytał dlaczego. Ja powiedział: Mam takich szefów, którzy pytają, w czym mogą mi pomóc, rozwijają mnie. Tutaj tak wielu rzeczy się nauczyłem, jest super atmosfera ale mówiłam, mam drugą pracę yy, i tam po prostu czekam, aż skończę. Moją zmianę i mogę już wyjść i czekam tak naprawdę tylko na wynagrodzenie, żeby wpłynęło na moje konto. Ale tam mam szefów, którzy cały czas szukają moich błędów i cały czas mnie je wytykają. I pomyślałam sobie, boże, to jest, takie, to jest takie oczywiste i proste, że wystarczy właśnie, no bo to jest normalne, że lider, moim, moim zdaniem, że lider ukierunkowuje ludzi. Natomiast, no, nie jest dobre, jeśli właśnie mu pokazuje, tu źle, tu źle. Tutaj znowu źle zrobiłeś. Jakby, no, to tak jak właśnie powiedzieć dziecku, jak dziecko się wtedy poczuje, że nie potrafi, że nie Zrobi już tego nigdy samo, że będzie musiało mieć właśnie mamę albo tatę, którzy zrobią to za niego. Zgodzisz się? Wiesz, akurat bardzo to, co mówisz, rezonuje z tym, o czym wczoraj właśnie rozmawiałam z moją mamą, która jest właśnie doświadczonym pedagogiem. I mówiła mi, że właśnie czytała takie badania, że u małego dziecka jest tak, że jeśli w ogóle właśnie usłyszy krytykę to potrzebuje siedmiu pochwał, żeby dojść do tego samego poziomu stanu psychicznego. Jakby trauma związana właśnie z krytyką jest tak silna, że musisz po prostu siedem razy potem usłyszeć coś dobrego, żeby w ogóle czuć się tak samo jak przed tą krytyką. I wydaje mi się, wiesz, że to naprawdę bardzo podobnie wygląda w pracy, tak? I jeżeli właśnie ktoś słyszy nie wiem, od swojego szefa czy przełożonego, o nie, nie zrobiłeś tego dobrze, tutaj nie ma w ogóle, właśnie, sukcesu i nie wiem, jakieś bardzo inne przykre rzeczy. No to gotowość do spróbowania jeszcze raz, wyjścia, właśnie, wiesz, ze swojej strefy komfortu, mhm. podjęcia wysiłku proporcjonalnie spada. Mhm. No jest obarczona duży, bardzo dużym stresem. Bardzo prawda? dużym stresem. A jeśli właśnie mówisz komuś, słuchaj, no jest niezły postęp, no dobrze się to zapowiada, to. Może jeszcze nie oznacza, że jesteś zachwycona, ale dajesz <laughs> tej osobie przestrzeń, tak. żeby szła dalej. Więc e, tak myślę, że to jest podobnie jak u dzieci i w środowisku zawodowym. Mhm. E, ta witamina to jest właśnie pochwała, to jest motywacja, to jest widzenie właśnie dobrych rzeczy. Hmm. Czyli więcej marchewek, jednak. Ja <laughs> jaka jest taka najtrudniejsza decyzja, którą. Ym... Przyszło ci podjąć w Twoim życiu zawodowym? Hmm. Wiesz, tych decyzji było bardzo dużo, i myślę, że ta najtrudniejsza pewnie jeszcze gdzieś tam przede mną <gryw> zawodowo będzie. Zawsze bardzo trudne decyzje to są decyzje związane z tym, że kogoś się zwalnia z pracy. I to są te decyzje, które bardzo mnie dużo kosztują i jakby nie przychodzą łatwo, potrzebuję na nie właśnie bardzo dużo czasu. To jest też taka kategoria, w której um, często um, jakby zbyt długo podejmuję tą decyzję, mhm. bo wolę ją podjąć dłużej niż podejmować dłużej niż jakby podjąć ją za szybko. Ale z perspektywy czasu myślę, że właśnie tutaj. Popełniałam bardzo dużo błędów, bo mm, najczęściej ten czas nic nie zmienił, a tylko właśnie pogorszył sytuację. I czasem, kiedy sytuacja jest kryzysowa, a nawet powiem częściej, kiedy sytuacja mm -hmm. jest kryzysowa, należy ten kryzys adresować szybko. Mm -hmm. I to już jest właśnie taka nauka z wielu trudnych doświadczeń, mm -hmm. że jeżeli sytuacja jest kryzysowa, to. Nie należy w tym dołku kopać dalej, tak, 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 <laughs> tylko tak, tak. trzeba jak najszybciej zacząć budować drabinę, a częścią tej drabiny jest właśnie zamknięcie sytuacji kryzysowej. Więc te moje najtrudniejsze decyzje są pewnie z tego obszaru. Mhm. Te, które do tej pory mam w swoim portfolio, i każda, każda z nich jest naprawdę. Głębokim doświadczeniem. Mm -hmm. A jak doprowadzić do sytuacji, w której pra pracownicy faktycznie chcą być częścią organizacji? Sami pracownicy często mówią y, o tym, jak ważna jest tutaj rola lidera, że oni często po prostu decydują się na to, żeby właśnie podążać za liderem, żeby być tej organizacji z powodu właśnie swojego szefa czy szefowej. Czy to budowanie przynależności, y, no, ta największa rola spoczywa właśnie na, y, na liderach zespołów? Myślę, że, 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 że... Nie doceniamy też tej roli lidera w życiu codziennym, w życiu mhm. prywatnym, w życiu właśnie całych społeczności. To się naprawdę niczym nie różni od przestrzeni biznesowej czy zawodowej czy politycznej. Mhm. Jeżeli widzimy, nie wiem, w przedszkolu naszego dziecka, powiedzmy dyrektorkę czy dyrektora, któremu się chce chcieć, organizuje dzieciom całą masę różnych atrakcji, zajęć rozwojowych, to jego zespół jest z tego dumny, rozwija się, uczestniczy w tym. Jak zespół jest zmotywowany, to nasze dzieci radośnie chodzą do tego przedszkola i chcą tam przebywać. Dokładnie tak samo jest w firmie. Jeżeli właśnie ktoś ma pomysł na to, co robimy na rynku, jak będziemy na tym rynku działać, potrafi tym pomysłem zarazić innych, to ludziom się chce chodzić do tej pracy, chce się przebywać we wzajemnie swoim towarzystwie, bo czują, że w ogóle właśnie mają udział w czymś interesującym. Jeżeli ktoś przychodzi do takiego przedszkola tylko po to, po prostu, żeby nakarmić dzieci, Dopilnować, żeby nie sobie wszystko. i żeby się nie fobiły. <grym> tak. No to dzieci rano właśnie <grym> płaczą, że nie chcą iść do tego przedszkola, a w środowisku zawodowym to polega na tym, że prawda, ktoś się budzi i mówi: Okej, okay, robię sobie dzisiaj dzień pracy z domu, bo na samą myśl, że ma my iść do tego biura, w którym gęsto w powietrzu, mu słabo. Więc naprawdę potrzebujemy liderów. Każdy z nas, niezależnie od swojego wykształcenia i pozycji, chce. Budować katedrę. Nikt nie chce nosić cegieł, więc mm -hmm. chociaż czasem to jest to samo. Podczas Women in Night Day mówiłaś o kryzysie przywództwa. Gdzie on ma, Twoim zdaniem, swoje korzenie i właśnie co powinno się zadzieć, żeby ta, ta sytuacja się zmieniła? Myślę, że coraz trudniej jest być przywódcą, bo. Um... Ze względu na to, jak zmienia się sposób komunikacji, jak łatwo jest też atakować przywódców, jak często ponoszą ogromną cenę osobistą za to, że biorą odpowiedzialność za innych, coraz trudniej jest być przywódcą. I nawet właśnie w tych takich mikrogrupach, o których tutaj mówię, tak? Prawda? Jakaś tam, nie wiem, mama wyrywa się na grupie WhatsAppowej, że o, chodźcie zorganizujemy tam nie wiem co w ogóle właśnie jakiś dzień eko <głos》> dla naszych dzieci. No to wcześniej ta przestrzeń oddziaływania to były jakieś wywiadówki. No a teraz mamy już właśnie tutaj jakieś tu Facebooki, tu Instagramy, tu mhm. po prostu inne tego typu rzeczy i Dużo y, trudniej jest utrzymać taką uwagę grupy, dużo trudniej jest utrzymać pozytywną motywację, bo też po prostu jest bardzo dużo takiego rozproszenia, takiej mm -hmm. właśnie, a to negatywnych komentarzy, a to krytyki. Myślę też, że coś, z czym jeszcze nie nauczyliśmy się, jako właśnie to pokolenie social mediów radzić sobie, to umiejętność właściwego odczytywania tych komunikatów, bo jednak różnica między odbieraniem języka, i w połączeniu, właśnie z mową ciała, mhm. jest bardzo duża w porównaniu do tego, prawda, jak czytasz tylko komentarz A. albo wiadomość. I czasem generalnie, właśnie możesz mieć dobre intencje, ale po prostu zgłaszasz jakieś ryzyko albo uwagę, i ja, jakby patrząc ci w oczy, mhm. czuję, że ty mi chcesz pomóc w tym projekcie. Mhm. Ale jak ktoś tylko właśnie coś napisze, prawda, w komentarzu albo na czacie. No to nie widzisz tej osoby i jakby koncentrujesz się tylko na tym tekście. Tak. A ten tekst może brzmieć w ogóle właśnie dla Ciebie negatywnie. Tak, ty... to Ty decydujesz też, jak go odczytujesz, prawda? Z jaką emocją? Dokładnie mhm. i wiesz, to może zależeć od wielu różnych czynników, jak go odczytujesz. Możesz mhm. mieć gorszy moment, lepszy moment. Więc myślę, że, że jesteśmy w takim momencie dużego kryzysu przywództwa właśnie dlatego, że po prostu jest bardzo dużo zmiennych w komunikacji społecznej, jest bardzo dużo zmiennych w formach komunikacji, a oczekiwania w stosunku do przywódców tylko rosną. I taka osoba, która właśnie ma być liderem, z jednej strony ma być silna i niezłomna, ale z drugiej strony ma być absolutnie współczująca, otwarta, empatyczna. Chcemy z jednej strony, żeby była super wykształcona i kompetentna, ale z drugiej strony, żeby właśnie miała właściwy well-being, równowagę, nie poświęcała właśnie zbyt dużo czasu na, dla siebie na swój rozwój. Więc bardzo wiele tych oczekiwań jest sprzecznych. I myślę, że generalnie z tego powodu mamy taki moment, kiedy wiele osób, które ma taki potencjał, po prostu nie podejmuje tego typu wyzwań, bo słusznie ocenia tą rolę i pracę jako bardzo trudną i taką, gdzie w efekcie płaci się jednak właśnie dużo większą cenę i bardzo duży osobisty koszt w stosunku do potencjalnej satysfakcji czy poczucia sukcesu. Mm, zgadza się. Zasłuchałam się. Tak. <laughs> Okej, okay, przejdźmy do tej części biznesowej. Chciałabym zadać Ci kilka pytań dotyczących samej organizacji, dotyczących Google. Google jest jedną z najcenniejszych marek świata. Sprawdziłam w badaniu Kantara z, z 2024 z tego roku, że marka jest warta w tej chwili 753 miliardy dolarów. Olbrzymia kwota. Ale odkładając to... Chciałam zapytać ciebie, jakim pracodawcą jest Google? Jakbyś miała powiedzieć, właśnie, co trzyma cię w tej organizacji? Jakie wartości ona reprezentuje? Że, no bo to jednak już jest 12 lat. Trochę ponad 10. Okay. Natomiast to, co mnie do tej firmy zawiodło mhm. i to co, to, co myślę, do dzisiaj mnie tam trzyma, nazywa się wewnętrznie Googliness. Mhm. I jest takie określenie, można sobie wygooglować, okay. co ono oznacza, ale to Google Nest to jest naprawdę taka właśnie unikalna mieszanka pewnych kluczowych wartości, mhm. na których firma buduje, ale też sposobu rekrutacji i zacznę od tego drugiego, bo to jest właśnie niezwykle ważne, magicznym Pyłem czy magiczną receptą na sukces tej organizacji właśnie jest proces rekrutacji. Można też sobie o nim poczytać, więc nie będę szczegółowo opowiadać, ale ten proces rekrutacji jest bardzo precyzyjnie zaprojektowany i bardzo restrykcyjnie przestrzegany. Nie jest tak, że ja sobie tutaj wiesz, ciebie polubiłam dzisiaj, ty jutro przycisz mi CV. I powiesz, Ej, Magda, jakby ci tam zwolnił etat na kogoś w HR-ze, to ja jestem chętna. Ja wtedy mówię: spoko, w ogóle fajna z ciebie osoba. Dołącz do nas, tak? Żeby właśnie do tej organizacji dołączyć. Niezależnie na jakim poziomie, czy to jest właśnie poziom takiego absolwenta, uczelni, czy praktykanta, czy to jest właśnie poziom jakiegoś VP, mhm. trzeba przejść przez ten sam bardzo złożony, bardzo wielotopowy i bardzo różnorodny proces. Nigdy nie decyduje jedna osoba. Zawsze w ogóle właśnie to jest zespół ludzi, którzy decydują, czy ta osoba będzie miała szansę na sukces w naszej organizacji. I to powoduje, że Oczywiście, jakby z defaultu masz bardzo wysokie mm, oczekiwania co do umiejętności, co do poziomu talentu, mhm. ale potem dochodzą jeszcze właśnie bardzo wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o tak zwany attitude, czyli to kim jesteś, jak się zachowujesz, jakie masz nastawienie, jak funkcjonujesz w grupie, co jest dla ciebie ważne, jakie masz wartości. I to powoduje taki właśnie unikalny miks, że tam jest bardzo wielu zdolnych ludzi ale oprócz tego, że są zdolni, to mają wysokie parametry właśnie pracy drużynowej. Znaczy dobrze działają w zespole i potrafią właśnie funkcjonować przy złożonych celach, to są ludzie, którzy mają ogromną odporność na stres wynikający ze zmiany, czyli raczej to są ludzie, którzy tworzą zmianę i jakby budują nowe, niż ci, którzy właśnie konserwują to, co było. I jeszcze element niezwykle istotny, to są ci, którzy lubią zmieniać świat i hmm, czyli szukają misja. Tak, jakiegoś większego celu, tak okay. potrzebują właśnie mieć taki pozytywny wpływ na rzeczywistość. I muszę przyznać, że naprawdę hmm, to nie jest tak, że są tysiące takich organizacji. Mhm. Więc jak nawet już przez ostatnie lata miałam czasem pomysł, żeby właśnie może już pójść do jakiejś innej firmy, no to wchodziłam do tego procesu rekrutacyjnego i potem wracałam właśnie do siebie i mówiłam: Przepraszam cię, Google. Przepraszam cię, że w ogóle wpadłam na ten pomysł. To jednak nie jest ten moment, ani ten czas, ani to miejsce. Więc hmm. tak to Ale wygląda. Więc co, to, co powiedziałaś a, a propos procesu rekrutacyjnego i zaangażowanie wielu osób w ten proces, to ja z perspektywy jednak osoby z bardzo długim doświadczeniem w rekrutacji, Uważam, że to jest olbrzymia wartość, dlatego że bardzo często polegamy tylko na rekruterze, na przykład zewnętrznym i dochodzi do tego, i w zasadzie zostaje jeszcze hiring manager, ewentualnie osoba z góry daje tak zwane zielone światło. Natomiast to, to jest, fajnie jest, jeśli tych osób jest jak najwięcej. Ja bardzo często, pamiętam, proponowałam klientom, żeby zapraszali całe zespoły do tego, żeby poznały osobę, która ma po prostu do tego zespołu dołączyć, żeby też zebrać te opinie. Dlatego, że jest przecież coś takiego jak uprzedzenia i to uprzedzenie. W rekrutacji są i każdy z nas ma jakieś, nie jesteśmy w stanie się ich pozbawić. Nie ma człowieka, który nie miałby jakichkolwiek uprzedzeń, więc to one są w naszej głowie i my też przez tą naszą perspektywę zawodową i doświadczenia. Oceniamy naszych, oceniamy kandydatów. W związku z tym ta różnorodność perspektyw to jest po prostu złoto. I no, to, co mówisz, bardzo do mnie mówi. Polecam okay. ten proces, naprawdę jest opisany, można go zastosować u mm -hmm. siebie. Jego y, jakby barierą, czy jakby mm -hmm. dlaczego właśnie się nie rozpowszechnia, jest to, że jest drogi. Ale generalnie, właśnie ja po latach wiem, Wracając do naszego poprzedniego wątku, że wszystkie te trudne decyzje, które musiałam właśnie podejmować na końcu, żeby kogoś zwolnić, wynikały z tego, że wcześniej została błędnie zrobiona rekrutacja. Okay. I myślę, że bardzo rzadko menedżerowie myślą o tym, jakie będą koszty błędnej rekrutacji versus jaki jest koszt dobrego procesu rekrutacji. Bo naprawdę to nie jest koszt, jakby to jest inwestycja, inwestycja. w przyszły sukces. Tak Jeśli mm. ktoś zaprojektuje dobrze proces rekrutacji i przeprowadzi go z właściwą jakością, no to prawdopodobieństwo sukcesu tej osoby, a co za tym idzie organizacji, do której dołącza, proporcjonalnie rośnie. Jeśli ktoś na tym procesie rekrutacji oszczędza, robi go byle jak po łebkach, bo już tu mu się wszystko pali i potrzebuje ludzi, to dużo więcej będzie go kosztowało sprzątanie właśnie tak. po tej błędnej rekrutacji, niż generalnie właśnie przyłożenie się do tak. procesu rekrutacji. To jest czas i pieniądze, po prostu. Um. W podcastie z Skrzydła H.R. W moim, w moim pierwszym dziecku podcastowym, rozmawiałam z Zofią Dzik, założycielką Humanities, Humanities Institute, która powiedziała w trakcie naszej rozmowy, że jej zdaniem w ciągu pięciu lat dojdzie do rozpadu Big Techu. Jakiś czas temu, wcale nie tak dawno, zapadł wyrok i, i Google został skazany przez sąd federalny. Chodziło o, o praktyki monopolistyczne. I teraz, czy to prowadzenie właśnie, czy, czy może to położyć kres dekadą dominacji Google'a w obszarze reklamy i właśnie jak ma się do tej opinii, no bo jest to na razie opinia, pytanie, teza, jak, ma się, do, jak się odnosi do tego Google i jakie jest też Twoje patrzenie na tę sytuację? Bardzo szanuję opinię Zosi. Miałam nawet przyjemność przez jakiś czas być właśnie w Radzie i Fundacji. Jest to naprawdę niezwykle mądra osoba. Myślę, że jakiekolwiek dzisiaj prognozowanie o tym, co się wydarzy w przestrzeni technologicznej w ciągu najbliższych kilku lat... Jest trudne I, i, i będzie tutaj po prostu dużo różnych opinii. Mhm. Częściowo mogą być trafne, częściowo mogą być po prostu trochę przenoszeniem perspektywy, którą znamy z przeszłości na teraźniejszość. Mhm. Bo jeśli popatrzymy, ja już jestem ponad 20 lat w biznesie technologicznym na historię nawet tych ostatnich 20 lat. To mieliśmy po prostu ogromne firmy typu Microsoft, IBM, HP, wiem, Apple, które dominowały w całej y, przestrzeni. No ale mieliśmy na przykład taką Nokia, która była właśnie prawie że monopolistą na rynku Pamiętam telefonów to. komórkowych. I to zarówno w przestrzeni samych urządzeń, jak i w przestrzeni właśnie sieci. Mieliśmy tak. takie firmy jak Siemens, mhm. y, czy właśnie Alcatel, czy które naprawdę po prostu miały ogromne udziały w rynku i wielki sukces. Postęp technologiczny, niestety, jest tak szybki, że nawet mając tą pozycję rynkową i wszystkie potrzebne zasoby, żeby ją utrzymać, nie udawało im się utrzymać tej przewagi. I tu mamy dokładnie taką samą sytuację. Po pierwsze, jakby Świat nie jest płaski i to nie jest tak, że funkcjonujemy w jednym porządku prawnym czy geograficznym. Jak ktoś pojedzie dzisiaj do Moskwy, nie ma tam Google'a, nie można używać żadnego z tych, z tych serwisów. Jak ktoś pojedzie do Pekinu, prawda, to generalnie będzie dokładnie w takiej samej sytuacji. No i będziemy obserwowali jakieś równoległe geograficzne porządki technologiczno-prawne, mhm. które będą miały mniejszy lub, udział, lub większy udział w rynku. Teraz z kolei właśnie jeszcze dochodzi na to komplikacja w postaci tej rewolucji związanej z AI. Mhm. I nawet jeżeli wydawało się, że pozycja Google jest mocna na rynku y, dwa lata temu, to od kiedy na rynku jest OpenAI, to ja właściwie na większości paneli jestem pytana, jak to się stało, że Google przespał rewolucję AI, <noise> i w ogóle kiedy y, zrobi coś, żeby dogonić y, konkurencję. Więc y, myślę, że, że to jest naprawdę tak skomplikowana kwestia, że nie będę tutaj próbowała wróżyć, y, co się wydarzy w następnych latach. Na pewno. Patrząc na to, co dzieje się wewnątrz firmy, każdy stara się jak najlepiej robić i rozwijać swój produkt, każdy chce, żeby on był bardzo mocny na rynku, ale celem Google'a nie jest bycie jakby najważniejszym graczem, jest dostarczenie jak największej ilości użytkowników rozwiązań, które po prostu działają żeby być w sytuacji, w której oni chcą z tego rozwiązania korzystać, a nie dlatego, że właśnie muszą z tego rozwiązania korzystać. Mhm. Zachęcam też do tego, żeby porównać sobie właśnie jak działają te modele biznesowe, bo um, wiele rozwiązań Google jest po prostu dostępnych za darmo mhm. i jakby ta reklama, która się wyświetla, jest sposobem na finansowanie tego dostępu. Mhm. Gdyby przejść na model, w którym, okej, okay, może właśnie pani korzystać z Google Maps, ale tylko jak pani zapłaci 30 zł miesięcznie za dostęp do aplikacji, to automatycznie wykluczylibyśmy setki milionów ludzi, których na to nie stać. No i teraz trzeba sobie przyłożyć na to, nie wiem, ile osób nie dotrze do pracy, ile właśnie osób nie, nie zdąży na pociąg albo na autobus, mm -hmm. <laughs> dlatego żeby po prostu nie stać ich na tego typu aplikacje. Więc. To nie są proste kwestie. Nie można ich tak łatwo uregulować. Na zasadzie, prawda, to jest tylko dobra, to jest tylko złe. I dlatego ja raczej bym zostawiła to ekspertom, żeby podejmowali te decyzje niż nam. Okej. Okay. A jak oceniasz stopień cyfryzacji i digitalizacji polskich firm? W jakim jesteśmy w punkcie? To znowu jest bardzo trudne pytanie, bo mamy firmy typu, nie wiem, Zoe, czy Eleven Labs, czy Booksy, mhm. czy właśnie Brainly, które są już no, globalnymi liderami. Nie dość, że właśnie zmieniają rzeczywistość, w której funkcjonują, no to tworzą właśnie te szanse dla innych, są tworzone w najnowocześniejszych technologiach, definiują wręcz standardy dla niektórych obszarów. Mhm. No, ale z drugiej strony cały czas mamy też bardzo tradycyjne firmy, gdzie właśnie prezes kupuje od sąsiada jakieś oprogramowanie, bo sąsiad mu powiedział, że ono jest najlepsze dla jego firmy. Mhm. I jakby jakoś tam działa. Tak. Pytanie, czy ta firma właśnie ma wielkie szanse rozwojowe? No, nie ma. Więc myślę, że to jest tak, że wśród nowego pokolenia firm. Tych, które są zakładane przez ludzi wykształconych w ciągu ostatnich 30 lat. Ten poziom jest bardzo wysoki, mhm. światowy, to jest mhm. myślę czołówka i nie mamy się tutaj czego wstydzić, mhm. czy w Silicon Valley, czy w Londynie, czy w Singapurze, czy w Warszawie, to jest właśnie bardzo podobna jakość. Mhm. No ale z drugiej strony, właśnie mamy cały czas firmy bardzo tradycyjne. A nawet, właśnie instytucje, już nie będę tutaj wymieniać z nazwy, do których prawda, trzeba pójść do pani do okienka tak. i złożyć wniosek na papierze, żeby dostać zaświadczenie o jakichś swoich, prawda, składkach, które no, już po trzech tygodniach zostaną przeliczone i udostępnione. W wielu polskich firmach nadal chodzi się z, z, z kawałkiem papieru, yy, prosząc o urlop do kadry, <grywia> prawda? Zbierając podpisy, więc to jeszcze myślę, że spora y, dość długa droga, ale tak jak mówisz, jest grupa takich firm, które są już bardzo technologicznie zaawansowane. Ale jak już jesteśmy przy polskich firmach, to troszeczkę chciałabym podłubać tutaj i y, 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 porozmawiać na ten temat. Wrócę do, do rozmowy, którą odsłuchiwałam przy, przygotowując się naszego spotkania. To była rozmowa Techtoks. z y, y, Deloitte I mówiłaś tam właśnie o, o zarządzaniu folwarcznym przez menedżerów, o takim braku decyzyjności, o tym, jak duża jest rola hr rozwoju kompetencji, braku doceniania różnorodności. To wszystko uważam prawda i to mówię też z, z takiej perspektywy. Hmm, Yy, osoby rekrutującej wyższą kadrę, która pracowała w polskich firmach, mówiąc tak, to był niezły poligon, ale teraz chciałbym dołączyć do organizacji, w której faktycznie to, co robi, będzie miał sens, i te decyzje nie będą zmieniane z dnia na dzień i nie będą kilowane. Po prostu projekty, które trwały bardzo długo i, i wnosiły faktyczną wartość do organizacji. Jaki, I pytanie, jakie mam? Jaki powinien być ten kierunek ewolucji polskich firm w Twojej opinii? Wracamy wbrew pozorom, te pytania się bardzo łączą, prawda? Bo ym, możemy mieć naprawdę, nie wiem, mały urząd gminy i takie przypadki też znam, gdzie właśnie trafia człowiek, który jest wykształcony z doświadczeniem z korporacji, i nagle w tej gminie wszystko jest uprocesowione, zautomatyzowane, ludzie mają wszystkie informacje na klik i da się to zrobić za mały budżet, a możesz mieć po prostu. Multimiliardera, który ma wielką firmę, i właśnie ludzie chodzą z papierem, po podpis prezesa, żeby właśnie cokolwiek zrobić. To jest kwestia tego, co chce lider osiągnąć mhm. i na ile właśnie daje przestrzeń swoim dyrektorom, swojej kadrze menedżerskiej, żeby móc działać. Bo mhm. jeśli w jednym miejscu podejmuje się wszystkie decyzje, a najczęściej lider biznesowy nie ma kompetencji technologicznych, no to z góry ta jakość tych decyzji będzie odpowiednia. Jeśli tworzy się przestrzeń, w której mówi się, OK, skoro zatrudniam Ciebie jako kierownika IT, dyrektora IT, jakiekolwiek jest to stanowisko, to ufam, że Ty masz najlepszą wiedzę, jakich użyć narzędzi i aplikacji, żeby przyspieszyć nasze procesy i jakby zwiększyć nasz komfort działania. Dobra, jakby wiadomość dla wszystkich, którzy nas słuchają, jest taka, że dzisiaj nie ma bariery wejścia inwestycyjnego. Bo kiedyś, żeby właśnie jakby usprawnić pracę w takiej organizacji, no to najpierw trzeba było pójść do tego szefa po jakiś duży budżet. A dzisiaj te aplikacje są naprawdę bardzo tanie, bardzo dostępne, można je włączać i wyłączać. Nie trzeba kupować sprzętu, nie trzeba płacić za jakieś wielkie licencje. I można cały czas systemowo usprawniać swoją organizację, automatyzować ją, digitalizować ją w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Niezależnie od tego, czy się właśnie prowadzi małą restaurację, czy prowadzi się dużą. Mm -hmm. Firma, Jest to dużo, dużo łatwiejsze i dużo bardziej dostępne. Mm -hmm. um, chciałabym przejść teraz już do kobiet w biznesie. Um, główny temat naszej rozmowy. Um, um, widziałam, że prowadzisz na Instagramie profil, który nazywa się Mama Pracuje, bo lubi. Um, jesteś też częścią stowarzyszenia dla kobiet Leadership. Um, dajesz tam dużo wsparcia dziewczynom. Um, um, podkreślasz trudność w budowaniu karier, bo ona faktycznie istnieje. Jakie są najczęstsze właśnie nierówności, z jakimi kobiety stykają się w miejscu pracy? Rozmawiając właśnie z kobietami, z dziewczynami, co, co słyszysz najczęściej? No oczywiście to, że kobiety w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo to jest globalny problem, w którymś momencie swojego życia zawodowego stają przed decyzją, czy być też mamą i od, od tego momentu zaczyna się przestrzeń różnic do tego momentu jakby na tym etapie edukacji i rozwoju społeczeństwa w Polsce prawie nie ma różnic nawet jeżeli właśnie tam czasem sobie mówimy że o, dziewczynki się bawią lalkami chłopcy się bawią klockami Lego to Szkoła to już jednak niweluje, i jakby wszyscy dostają ten sam program edukacyjny tak. i są prowadzeni według tego samego modelu. I dochodzimy do etapu, w którym mamy dzisiaj w Polsce naprawdę więcej absolwentek studiów wyższych niż absolwentów. Co znaczy, że właśnie jakby dziewczynki po polskim systemie edukacyjnym mają więcej wiedzy i chęci właśnie do uczenia się, co się przekłada na większą ilość absolwentek niż absolwentów. No i idą do tej pierwszej pracy nadal tam są bardzo równe szanse i na pierwszych stanowiskach osiągają takie same albo i lepsze wyniki, które się będzie zostają mamą. Mhm. I tutaj właśnie pojawia się ta przestrzeń różnic. Bo jeżeli właśnie tata idzie do pracy, to tata idzie do pracy. Jak mama idzie do pracy, to mama właśnie przed pójściem do pracy musi ogarnąć. Nakarmienie wszystkich, zrobienie śniadania, posprzątania, odprowadzenie w ogóle właśnie do wszystkich jednostek edukacyjnych, a potem jak idzie do pracy, to już ma agendę na to, co się musi wydarzyć po pracy, tak? Właśnie kogo skąd trzeba odebrać, gdzie kogo trzeba zawieźć. W ogóle właśnie. Cała i... logistyka, <laughs> cała logistyka. I jak popatrzymy sobie właśnie na tą różnicę, no to właśnie potem kończy się ten dzień pracy. I prawda, są konferencje, bankiety, wieczorne kolacje, szkolenia inne tego typu rzeczy. No i jakby mama naturalnie jest z dziećmi w domu, a tata tak, w nich ogran, uczestniczy. Tak, tak. I to jest ta przestrzeń różnic. I ona nie jest taka, właśnie, ona jest łatwa do zdefiniowania, ale to nie jest jakby kwestia, którą możemy łatwo rozwiązać, bo rozwiązaniem nie jest to, żeby kobiety rezygnowały z macierzyństwa, bo też mają taką. Naturalną potrzebę i jest to piękne. Ja nigdy bym nie zamieniła tego bycia mamą właśnie na tylko i wyłącznie karierę korporacyjną. Rozwiązanie jest jakby po obu stronach. Znaczy, po pierwsze, musimy trochę zmienić sposób, w jaki pracujemy, bo naprawdę możemy robić, nie wiem, spotkania na śniadaniach, a nie na wieczornych bankietach albo na lunchach. Nie musimy właśnie wyjeżdżać na wyjazd integracyjny, który ma trzy wieczory, na których pijemy piwo i generalnie właśnie gramy w bilard, ale możemy po prostu nie wiem, zrobić to jako wyjazd rodzinny, gdzie można właśnie pojechać z dziećmi i zorganizować dzieciom opiekę, ale to są po prostu systemowe zmiany, które w modelu pracy muszą zachodzić. I w tym samym czasie musimy się znacznie sprawiedliwiej dzielić obowiązkami domowymi. I nie może być tak, że tata jest, prawda, bohaterem domu, nie znoszę tej reklamy, bo właśnie pomaga. Tak. A mama powinna być szczęśliwa, bo ktoś jej pomaga. Ale jakby z defaultu, wszystko, co związane jest z obsługą pralki, zmywarki, sprzątania, łazienki, zakupów, jest jej. Więc tutaj naprawdę muszą następować i zmiany w przestrzeni biznesowej, i zmiany w przestrzeni społecznej. społecznej tak. mhm. No i one muszą mieć liderów i ambasadorów. Mhm. No właśnie, przeczytałam coś, co nazywa się taką karą za macierzyństwo, i to jest właśnie to, o czym Ty powiedziałaś, i ten, to jest również kwestia wynagrodzeń, które na przykład mogą zmienić się wtedy, kiedy kobieta jest na, jest na, na macierzyńskim. Firma na przykład nie wiem, udziela podwyżki inflacyjnej i jej, jej to również dotyczy, w sensie ona nie jest wykluczana z tego. Tworzony jest program szkoleniowy, ona również jest w tym uwzględniana, bo wróci do pracy i jakby to wszystko będzie na nią, na nią czekało. Wiele dużych firm to robi, są tego naprawdę bardzo fajne przykłady, no ale znowu duże firmy versus średnie, małe, które jednak stanowią zdecydowaną większość rynku, prawda? Czyli dużo jest do zrobienia. Bardzo dużo jest do zrobienia. Nawet <laughs> ostatnio bawiłam się z tymi statystykami, i właśnie opublikowałam potem na tym koncie na Instagramie materiał na ten temat, i starałam się pokazać, że właśnie tą całą ścieżkę kariery, czyli właśnie na samą górę, tam gdzie właśnie zwładza pieniądze i podejmuje się wszystkie kluczowe decyzje, mhm. które potencjalnie zmieniają ten system, z którym mhm. chcemy walczyć dociera dzisiaj tylko 8% kobiet z tej pierwszej puli, w ogóle właśnie, która wychodzi. E, I myślałam, okej, okay, no 8%, to już jakby jest jakaś, jakiś udział jest. I potem właśnie dostałam taką wiadomość od jednej z obserwatorek, która mówi, okej okay Magda, ale teraz sobie tam weź dowolną listę, gdzie te 8% wyłuskasz i zobacz, kim jest te 8% kobiet. I niestety z przerażeniem w ogóle właśnie przeczytałam, że wśród tych 8% najmniej jest pracujących mam. Mm. Najczęściej są to właśnie kobiety, które albo zrezygnowały właśnie z macierzyństwa, albo z jakichś powodów nie mogły mieć dzieci. Mm -hmm. Jest ich więcej w ogóle właśnie niż tych pracujących mam. To by wskazywało na to, że jakby jest. Bliskie prawdy, to co się często mówi, że te role są w dzisiejszym świecie niemożliwe do pogodzenia. I wiele kobiet, które robią karierę i starają się jednocześnie mieć rodzinę, zwłaszcza większą rodzinę, tak większą ilość dzieci, po prostu po drodze, z zupełnie racjonalnych powodów, podejmuje decyzję: po prostu nie dam rady tak dłużej funkcjonować. Więc Wydaje się, że jeśli chcemy zmienić ten model, o którym tutaj mówimy, no to naprawdę musimy dużo szybciej działać, bo wiele wspaniałych talentów również z perspektywy wartości dla gospodarki mhm. sami sobie ograniczamy i zabieramy z tej przestrzeni sukcesu, przez to, że w ogóle właśnie nie mamy na to dobrych mechanizmów. Dokładnie. I ja tutaj jak już jesteśmy przy procentach, to myślę, że no trzeba głośno powiedzieć, jak wygląda kwestia obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Fakty. 10,2% kobiet zasiada w zarządach spółek giełdowych w Polsce w tej chwili. Rok wcześniej było to 11,4%. Czyli mówimy o spadku. Mamy sporą nierówność w zarządach, w radach nadzorczych, ale z tego, co czytałam, jest najgorzej na stanowiskach takich dyrektorów generalnych i prezesów. I właśnie... Jakie twoim zdaniem długofalowe działania powinni przyjąć pracodawcy i też jakie powinny podjąć same kobiety, aby w tych zarządach i radach nadzorczych spółek było więcej mądrych, wykształconych, kreatywnych dziewczyn, które. To, co na przykład mnie też drażni na rynku, to też jest takie podejście, że no okej, okay, no musimy wprowadzić kobietę do zarządu. I no to weźmy tam, weźmy, nie wiem. Koprotkę. Tak. Mm. Tylko właśnie to jakby my, znaczy, nie wiem, może będę mówiła za siebie. Ja nie chciałabym, żeby mi ktoś robił taką łaskę, dlatego że ja przychodzę z, z wiedzą, z doświadczeniem, z konkretnymi kompetencjami, i po prostu też to traktowanie, to myślenie w ogóle uważam, że to powinno się też bardzo mocno zmienić. Ale dobra, przejdźmy do tego, co powinniśmy zrobić, żeby zmieniły się właśnie te dysproporcje w, w kontekście obecności kobiet w radach nadzorczych i, i w, w zarządach? Myślę, że to naprawdę jest długi proces i na pewno można go sztucznie przyspieszyć tą metodą, o której teraz mówiłaś, czyli właśnie metodą kwot i metodą takiego właśnie regulacyjnego narzucania, że ileś ich już musi być. I powiem Ci, że ja też kiedyś byłam przeciwna temu, ale potem spotkałam takich Emerytowanych brytyjskich polityków, mhm. którzy opowiadali mi o tym, jak właśnie wprowadzono takie kwoty do parlamentu brytyjskiego mhm. i jakie to przyniosło efekty. I faktycznie może właśnie w pierwszej puli jakby te kobiety, które zostały wprowadzone sztucznie, mhm. miały mniej doświadczenia, miały mniej właśnie, nie wiem, obycia, pewności siebie w porównaniu ze swoimi właśnie męskimi kolegami czy odpowiednikami, mhm. ale. Już w pierwszym pokoleniu to jakby się nadrobiło. Czyli wiesz, to jest taki trochę koszt zmiany, okay. że może ta pierwsza pula, właśnie jakby kobiet wprowadzonych tak sztucznie, będzie może słabsza kompetencyjnie, może będzie mniej obyta, będzie miała mniej doświadczenia, ale dzięki temu, że one tam będą, będą rol modelki, będą zmieniały system, będą zmieniały zasady. I jakby budowały drogę i przestrzeń już dla tych następnych. I to widzimy w ogóle właśnie w Wielkiej Brytanii, że to się zadziało, że jakby posiadanie kobiet na stanowiskach najwyższych inspiruje młodsze dziewczynki do tego, żeby planować swoją karierę w kontekście tych najwyższych stanowisk. Więc na pewno potrzebujemy więcej rol modelek i z tego powodu uważam, że właśnie kwoty mają sens. Mm -hmm. Ale z drugiej strony pracodawców, którzy są serio zainteresowani taką zmianą, zachęcam do tego, żeby to rozłożyć na lata. Że to nie jest jednorazowa akcja, no to zróbmy warsztat albo program Hypo Talent Women, w ogóle właśnie. Znajdziemy sobie 15 super pań i zrobimy z nich superwoman. Mm -hmm. Tylko właśnie myśleć w kategoriach. Okej, okay, mamy taką firmę, co zrobimy, żeby stworzyć tu równe szanse. Mhm. Można założyć przedszkolę w, tym, w tej firmie, mhm. można wynająć właśnie jakby opiekę zewnętrzną dla dzieci, można zorganizować zajęcia, tak. można zaoferować naprawdę, nie wiem, benefity w postaci płatnej niani, która pomoże, prawda, mhm. wtedy, kiedy jest potrzebna. Jest cała masa rzeczy, które może zrobić pracodawca, mhm. który spowoduje, że w ogóle kobieta zacznie myśleć w kategoriach mam wsparcie. Więc mogę się skoncentrować na swojej karierze, a nie będzie tylko właśnie tak żyła, wiesz, na zasadzie okej, okay, dzisiaj po prostu to 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 to, to yy, i nie będzie miała tego długoterminowego tak. horyzontu. Dokładnie, to będzie takie muszę iść do jakiejś pracy, a to ma być jakby praca i marzeń, prawda? Nawet nie wspomniałam tutaj jeszcze, wiesz, o aspekcie edukacji, mhm. bo naprawdę żyjemy w czasach, w których to, że musimy się doszkalać, mhm. jest tylko początkiem. Będziemy się doszkalać jeszcze szybciej i coraz częściej. Mhm. I to nie będą tylko właśnie takie szkolenia, przeklikam sobie coś online ale trzeba będzie być zaangażowanym studentem jeszcze wiele razy w naszej karierze. Więc stworzenie znowu właśnie specjalnych form, gdzie kobiety będą mogły na przykład właśnie, nie wiem, wyjeżdżać na, wiesz, dwu, trzy tygodniowe kampy, na których będą się uczyć nowych kompetencji, na przykład z dziećmi, które mają w tym czasie inne zajęcia, ale potem mogą właśnie spędzić razem wieczór albo, nie wiem, jakkolwiek e, mieć zorganizowany czas. Takich rzeczy praktycznie nie ma, a teoretycznie są proste do zorganizowania. No w mm -hmm. Muszę reskillingu no bo oczywiście. To wszystko przed nami. W zasadzie to już powinniśmy jak najszybciej zacząć. Natomiast chciałabym tu jeszcze pogłębić jedną rzecz, bo badania naukowe wskazują, że ten odsetek kobiet we władzach spółek giełdowych wynika z takiej mniejszej gotowości społecznej do zaakceptowania w ogóle kobiet w rolach związanych z pełnieniem władzy. Z jednej strony, Kobiety są, nie są postrzegane jako poważne kandydatki. Tutaj y, pisała o tym dr Aleksandra Cisław wójcik profesorka Uniwersytetu SWPS, o efekcie Think Manager, Think Male Effect, czyli jeśli myślimy o osobie, która pełni kierownicze stanowisko, to myślimy o mężczyźnie, a nie o kobiecie. I y, my same, w sensie my kobiety, często właśnie myślimy, że jesteśmy niewystarczająco dopasowane, mniej skuteczne, y, albo na przykład wchodzimy w męskie bardzo role, bo wydaje nam się, że tak właśnie powinnyśmy się zachowywać na kierowniczych stanowiskach. Natomiast to społeczne postrzeganie kobiety, że jednak lepiej się nadam y, y, na, na dane stanowisko kierownicze mężczyzna, no to, to jest jednak zmiana, którą musi nastąpić i ona następuje strasznie powoli. No, ale to jest ten sam problem, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy. Nie ma role models, tak? Zobacz mhm. nawet tutaj, co chwilę wraca nam w tej rozmowie problem języka. Mhm. Zobacz z jakim oporem napotykają, wchodzą do języka feminatywy. Tak. Jakby jak ktoś ma powiedzieć prezydentka, albo właśnie burmistrzyni, mhm. albo nie wiem, ministra, no to o, każdy kombinuje, jakby tego nie powiedzieć, bo w samym języku. Nam się to wydaje właśnie sztuczne mhm. i dziwne. Nie jest, a jak myślisz w ogóle prezydent, nie wiem, minister, burmistrz, to jaki obraz ci się pierwszy wyświetla, tak? Mhm. Właśnie, czy wyświetla ci się pełna energii kobieta? Mhm. Najczęściej nie. Mhm. Więc to jest ta praca, która musi się tutaj wydarzyć. Z jednej strony musimy mieć więcej rol modelek, z drugiej strony musimy konsekwentnie wprowadzać do języka właśnie wizualizację do tego, po to, żeby właśnie ktoś mógł sobie wyobrazić, że może w Polsce będzie prezydentka, mhm. no to wtedy na nią zagłosuje. Jak mhm. nie będzie mógł sobie nawet tego wyobrazić, no to nie będzie nawet sprawdzał, czy, czy jakieś nazwisko na liście kandydatów mhm. to jest osoba kompetentna, czy to jest osoba niekompetentna. Tak to no wygląda. Tak, na finał naszej rozmowy chciałabym jeszcze chwilkę porozmawiać o Work-Life Balance co jest właśnie w kontekście kobiet. To jest właśnie dosyć trudny temat, bo, bo jeszcze wiele z nas, ale to jak sobie us, układamy to w naszych gospodarstwach domowych, w naszych rodzinach, to jest w naszych rękach, ale jednak sporo jest jednak na głowach. Dziewczyn, kobiet. Natomiast powiedziałaś coś takiego właśnie, że work-life balance w ogóle nie istnieje, Twoim zdaniem, w jednej z rozmów. I właśnie co masz na myśli? Jak ty rozumiesz well-being? Obie jesteśmy z tego samego pokolenia, z pokolenia X, czyli pokolenia, które ma dużo poczucia odpowiedzialności, dowożenia, czyli tacy w Galupie to jest Achiever, Arranger i po prostu pchanie tematów do przodu. Mamy też taką dużą ekscytację z tego, co robimy, to, to, także to nie jest tak, że jesteśmy zmordowane tym. Faktycznie sprawia to dużą przyjemność, ale no, jednak sporo czasu lubimy wykorzystywać na, na, na kwestie związane z... na kwestie zawodowe. Jak to właśnie pogodzić, żeby to się faktycznie balansowało? Mówisz, że tego balansu nie da się uzyskać? To znowu nie jest takie proste, <knie> bo yy, ja jestem przekonana, że to hasło work-life balance yy, jest po prostu sztucznym tworem korporacji, wymyślonym właśnie wiele lat temu, mm -hmm. żeby jakoś zarządzać właśnie czasem spędzanym w biurze. Bo jednak mm -hmm. wiesz, na początku właśnie tych, nie wiem, lata 90. czy 2000, no to jakby świat wyglądał trochę inaczej. Mm -hmm. Nie było pracy hybrydowej, nie było dostępów online i pracę wykonywałaś idąc rano w ogóle właśnie do swojego biurka w biurze, w korporacji i jakby ci, którzy nie mieli work-life balance, to ci, co tam o 22 dalej siedzieli właśnie przy tym biurku. Więc work-life balance wtedy powstał na zasadzie, ok, ile godzin spędzasz w biurze, a ile godzin spędzasz poza biurem. Ale to, że jesteś poza biurem, to nie znaczy, że nie pracujesz, prawda? Mhm. Więc stąd to moje określenie, że work-life balance nie istnieje, bo mhm. w tej chwili to już w ogóle nie ma takiego miernika. Mhm. Jakby można nie pójść do biura ani razu, właśnie, nie wiem, przez kwartał i być pracocholikiem tak. i kompletnie nie mieć tak. w ogóle właśnie równowagi yy, w życiu. Więc wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, kiedy to wszystko się redefiniuje. Mhm. I bliższe mi są właśnie teorie, które wynikają też z badań na Stanfordzie i na Harvardzie, mhm. że najszczęśliwsi są jakby w życiu ci ludzie, którzy znaleźli taki sposób na zarabianie pieniędzy, mhm. który powoduje, że wykorzystują maksymalnie swoje talenty, mhm. robią właśnie coś, co lubią robić i mają poczucie, że są w tym bardzo dobrzy. I jeszcze znajdują kogoś, kto jest gotowy im za to płacić. Oni generalnie jakby w ogóle nie mają poczucia, że pracują, a się oczywiście rozwijają zawodowo i jakby y, czują się właśnie zawodowo bardzo spełnieni. Ale z dużym prawdopodobieństwem oni pracują prawie że 24 na 7, bo po prostu żyją jakąś pasją. I często właśnie takich ludzi spotykam w wielu różnych dziedzinach. Czy, czy to jest pan, który właśnie, nie wiem. Y, kładzie na przykład kafelki w łazience, ale on po prostu naprawdę to kocha, wie wszystko o tych kafelkach i o tym, jak je ułożyć i Każde swoje właśnie dzieło traktuje prawie jak dzieło sztuki, czy właśnie to jest, nie wiem, ogrodnik, który znajduje jakieś bardzo fajne rośliny, wie co z nimi zrobić i patrzy po prostu jak one na jego oczach się pięknie rozwijają, czy to jest nauczycielka, która po prostu ucznia bardzo trudnego wyprowadza na prostą i, i kibicuje jego sukcesom. To jest przyszłość i myślę, że to, co my musimy zrobić jako menedżerowie, ale też właśnie jako społeczeństwo, to mhm. tak się zmieniać, żeby szybciej identyfikować talenty mhm. i dawać im ścieżkę sukcesu i ścieżkę rozwoju, żeby ludzie właśnie osiągali ten stan, czyli wybierali coś, co chcą naprawdę robić, mhm. a nie szli metodą, która akurat właśnie w naszym społeczeństwie przez tą zmianę ekonomiczną trochę szkody narobiła typu Prawda, ktoś chce być artystą, ale rodzice mówią, o Boże, Boże, artystą w ogóle, z czego ty będziesz żyć? Tak. Weź iść na ekonomię albo na prawo tak. i potem w ogóle znaleźć jakąś dobrą pracę. I absolutnie taką, wiesz, niezbyt ryzykowną, to sobie weźmiesz kredyt na mieszkanie i mamy po prostu całe tłumy ludzi. Którzy nie poszli tą ścieżką talentu, tego co chce naprawdę robić, i nie rozwijali swojej pasji, tylko po prostu poszli ścieżką. Rozsądku? Rozsądku to właśnie nie rozsądku, bo oni sobie krzywdę <laughs> tak, zrobili, tak, tak? tak? Zrobili sobie krzywdę i jeszcze ta krzywda będzie wiele mhm. lat trwała. No i tam właśnie mamy ten problem takiego sztucznego poszukiwania. Okej, okay, no to jak ja się będę męczyć tutaj w tej pracy tylko 8 godzin, mhm. ale potem już nie będę się męczyć, mhm. to może osiągnę ten balans i równowagę. Okay. Mhm. Pójdę pobiegać, przebiegnę maraton, tak. zapomnę, to tak nie działa. Mhm. Myślę, że właśnie raczej metodą na odzyskanie tego work-life balance jest powiedzenie sobie: Spędziłem już za dużo czasu mhm. w miejscu, którego nie lubię, robiąc to, czego nie chcę robić, i teraz na przykład właśnie mogę wrócić do tego, żeby zająć się drewnem, bo zawsze chciałem zostać stolarzem. I rynek się zmienia na tyle pozytywnie, mhm. że dzisiaj, jeśli ktoś jest dobrym stolarzem. Mhm. To może zarabiać dużo więcej właśnie niż ktoś, kto jest dobrym programistą, bo można po prostu zrobić sobie warsztat dużo szybciej, dużo łatwiej, można sprzedawać online, można właśnie zrobić sobie blog, można całą masę tak. co, rzeczy co zrobić. Dokładnie. Ale jeszcze bym namawiała do, do jeszcze jednej rzeczy, ponieważ... Można robić to, co się uwielbia, robić to z pasją i czuć się fantastycznie, ale dość jednak do momentu, w którym czujemy dość, ja już nie mogę tego robić. Tak już po prostu czuję, że się wypaliłam, robię to już tak długo, jednak zaczyna wchodzić rutyna, powtarzalność. No, jakby w, myślę, że w każdym zawodzie tak może się zdarzyć. Więc namawiam do tego, żeby zastanowić się wtedy, czy właśnie to nie jest moment, żeby dokonać takiego kompletnego zwrotu i pójść w jeszcze w, w innym się. kierunku i tą kolejną pasję w sobie odkryć i ją sobie budować. Nigdy nie jest za późno. Jeżeli możemy na koniec naszej rozmowy zostawić właśnie tych, którzy nas słuchali z jakąś historią rekolekcyjną, to <laughs> jakiś czas temu spotkałam taką dziewczynę, mm -hmm. która była wysokiej rangi menadżerem w bankowości inwestycyjnej w Londynie. Mm -hmm. Ale. Chociaż zarabiała dużo pieniędzy i miała sukcesy, nie była zupełnie szczęśliwa w tej pracy. Ta dziewczyna jest dunką, i to, co naprawdę lubiła robić w życiu, to piec ze swoją babcią bułeczki cynamonowe. I dzisiaj prowadzi właśnie w Londynie taką działalność, że to. To są takie jakby sesje warsztatowe, na które zapisują się ludzie zupełnie się nieznający, ale którzy czują się właśnie samotni, którzy właśnie szukają jakiegoś ciepła. E, przychodzą do niej na konkretną godzinę i przez kilka godzin razem pieką bułeczki cynamonowe, mm -hmm. poznając się rozmawiając o sobie jakby mhm. i y, próbując się właśnie zaprzyjaźnić. Ten jej mini biznes rozwija się rewelacyjnie. Jest długa kolejka A? czekających y, na taką sesję pieczenia bułeczek. Ona kocha swoją pracę. Mhm. Mówi, że poznaje dzięki temu wspaniałych ludzi i czuje po prostu, że robi coś niezwykle ważnego w życiu. Mhm. Zarabia na tym wystarczająco dużo, żeby sobie komfortowo żyć. Nigdy mhm. nie jest za późno. Dokładnie. I wa warto podejmować wyzwania, nie ryzyka. Czy <grych> Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. To był podcast Top Leaders Club. Jeśli jesteś ciekaw kolejnych rozmów, zajrzyj na stronę monikaciesielska.com lub subskrybuj Top Leaders Club na Spotify, YouTube, Apple i innych platformach. Nagranie i produkcja Studio Plac.